dzisiejszym odcinku. Wolałbym o tym nie mówić. Nie mogło być aż tak źle, co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? O kobietę i kurczaka. Kurczaka? To było 5 lat temu. Matki Ezgi nie było już od 1,5 roku i ja poczułem się samotny. A w mieście mieszkała pewna wdowa. Lubiła kurczaki. Ale że w sensie pieczone? Nie, trzymała je w domu jak kota. A Adam miał wyjątkowego koguta i słabość do kart. Chwila, Jazir, chcesz powiedzieć, że postawiłeś szablę swojego dziadka przeciwko kurczakowi? Jak pamiętasz, mówiłem, że nie jestem z tego dumny. No i? Co było z tą wdową? A jak ci się wydaje? Adam miał koguta i wygrał szablę mojego dziadka. Wdowa wyszła za niego. Halo, halo, cześć, witajcie, Kolosutron z tej strony i my kontynuujemy grę w Dying Light The Following, czyli DLC. Jest z nami Wasabi. Dobra, moi drodzy, no to robimy kolejne zadania i mam nadzieję, że będą łatwiejsze, bo aktualnie się wywalam. Dobra, teraz tak, tu jest Radyjko, szukamy. Gdzie jest Radyjko? To jest Radyjko? Tak, jest. W końcu będziesz mógł autem. Jest Radyjko. Hurra! Chowaj sobie wszystkie niepotrzebne rzeczy do tego. Do przechowalni. A, to ja tam za dużo nie mam, wiesz? Tych rzeczy. Karabin policyjny. Dobra. To co, jedziemy już? Tak. Ej, ale fajny ten rewolwer, bo go masz na kwitunku, jakbyś chciał zobaczyć, jak wygląda. Taki ozłocony jest ten rewolwer. Dwoma autami czy jednym jedziemy? Nie, dwoma. Ja jadę za tobą. A no tak, bo te punkty się muszą wbijać. Tak. Bo mi brakuje... O, dobra. Już wbiłem 8 level. Czekaj. Bo tam się nie wjedzie. A to musimy wjechać? Nie no, chyba dobrze. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, Wasabi, zajechaliśmy w końcu. To ja tą jazdę samochodem będę raczej wycinał, bo to tyle razy się wywaliliśmy. Patrz, to jest ten rewolwer. Ale mam go. To z tym, co zdobyliśmy, go z pudełka. On jest we kwitunku, jakbyś go chciał. Wiem. O! Co tutaj? Działaj według starzybek. Znajdź grobowie stoma jakiś. Dobra, że znajdź grobowie stoma. No to szukamy. Dobra. Rip. Co tutaj? Tutaj. O, tu. Patrz. Zabij go. No, coś jest ukryte tutaj.
Razem, że czynną szablę, możesz pokazać ci ją Jesserowi. Jeżeli bardzo bym chciał zobaczyć wyraz jego twarzy, gdy ją w końcu odzyska. A, jest szabelka. Oddaj szablę. Tutaj była. W grobie schowana. Aha, to chyba ty tylko ją miałeś. Tak, bo ja muszę Jesserowi oddać. To jest szablę jakiegoś jego dziadka, czy tam kogoś. Ty, ale nie lepiej będzie się wywalić i się, przeteleportujemy w domu? Ja chyba tak zrobię. Nie, bo to chyba cię na tego, na ambonę myśliwską wywali, wiesz? Ale bliżej tego? Tam miejsca, gdzie mamy być? Nie, ja... Dobra. To dawaj, pojedziemy. Szautka mamy przecież. No dobra, to pojedziemy. Czekaj. Plany... A że... Dziękuję. Też zatankować. Dobra, teraz tutaj musimy jechać, tą szablę mu zwrócić. Kolos już po drzewach! Kolejne. A, ja to jeżdżenie autami będę wycinał. Tak mi się wydaje. Można jechać na skróty? Chyba można. Tu. Dobra. Już go zrobiłem. Dobra, mamy trochę wykrzykników tutaj. Szabelka. Jazir, mam dla ciebie prezent. Niewiarygodne. Znalazłeś ją. Trochę się narobiłem. Powiedz mi, skoro była dla ciebie taka ważna, czemu pozwoliłeś Adamowi ją zabrać? To długa historia i raczej nie jestem z niej dumny. Powiedzmy, że pewnego dnia byłem nieostrożny, ale teraz ją odzyskałem. Dzięki. Daj spokój, nie wykpisz się tak łatwo. Co się stało? Wolałbym o tym nie mówić. Nie mogło być aż tak źle. Co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? O kobietę i kurczaka. Kurczaka? To było 5 lat temu. Matki Ezgi nie było już od 1,5 roku i ja poczułem się samotny. A w mieście mieszkała pewna wdowa. Lubiła kurczaki. Ale że w sensie pieczone? Nie, trzymała je w domu jak kota. A Adam miał wyjątkowego koguta i słabość do kart. Chwila, Jazir, chcesz powiedzieć, że postawiłeś szablę swojego dziadka przeciwko kurczakowi? Jak pamiętasz, mówiłem, że nie jestem z tego dumny. No i? Co było z tą wdową? A jak ci się wydaje? Adam miał koguta i wygrał szablę mojego dziadka. Wdowa wyszła za niego. No tak. Co mamy jeszcze tutaj ciekawego? Wszystko. Dobra.
Tak. Mapa. Tu jeszcze mamy te. Tu jeszcze mamy tak, łowcę skarbów góry. On. Aha, on tutaj tak daleko jest. A ten. Koryto. Poszukasz. Dobra, to zrobimy pierw to zadanie, które teraz jest na mapie. A może chodź tutaj pierw sobie te wykrzykniki poza. A tak, 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 wykrzykniki tak, pozbieramy sobie, no. A ja idę zobaczyć, co gości ma w sklepie pierw. Gdzie on tu ma ten sklep. Ale wiesz co, te wykrzykniki będziemy musieli wszyscy razem. A, no tak. Tu jest ta SG. Nie. Tutaj ją mam. Wyżej. B możesz nacisnąć. A więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie. Nie sądzę. Rozumiem, więc? Nie znam go osobiście. Ale przez te wszystkie lata dużo słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed wybuchem epidemii. Cóż, znalazłem go w piwnicy. Myślisz, że ukrywał się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam. Ale to możliwe. Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę, swoich najbliższych w takiej sytuacji. Nie wiem, Kyle. Chciałabym wiedzieć, co mam o tym myśleć. Ale nie wiem. Nie mam żadnego zdania. Tylko, czy mógłbyś... Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Sama. Dobra. A. Teraz ten Erkan. Tutaj musimy gdzieś wyżej wejść na domek. No tutaj, tutaj. B naciśnij, to się przeteleportujesz do mnie. No jestem. O, Erkan, dobrze cię widzieć. Co z nią? Wciąż nie reaguje, ale chyba jej się poprawia. Ta, na to wygląda. A ty jak się trzymasz? Ja... O, nawet nie zdążyłem ci podziękować. Przepraszam za tamto. Byłem w szoku. Nie myślałem... Dziękuję ci. Dziękuję za ratunek. Ta, ostatnio bywało gorzej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Chciałbym być taki jak ty, ale jestem już za stary na takie numery, co nie? Teraz muszę się skupić na niej. Tylko ona mi została z mojego dawnego życia. O, dobra. Coś mamy jeszcze? Nie, tu chyba nie mamy nic. To przez okno. To czekaj chwilkę, ja tylko do sklepu tutaj zobaczę, czy gościu coś ma na sprzęt. No dobra, też pójdę, no. Bo pewno śrubki pewno ma. Także tu jest ten sklep. Tutaj. Szermierz. Za 400. Poprawia wyważony... Wezmę wszystko. To on ma... Maczeta 700... O kurde, jak już bronię, jak broń już tutaj sprzedają. No, ja mam strasznie słabe bronie. Moja maksymalna broń, która jest tutaj, to jest... Czekaj... To jest 282, której nie mogę jeszcze kupić. Zaraz. Czy ty nie jesteś aby Kyle Crane? Ten, o którym rolnicy ciągle gadają? Miło cię poznać. Czekaj, sprzedaj. Super, jakiś mołotowy, koktajl mołotowa. Dobra, tutaj są jakieś lepsze. Pokaż to. Super mołotowy, no to dobrze. Ja na razie broni nie kupuję, te jak mi się rozwalą, to jeszcze tu mam katanę, tutaj mam jeszcze nóż. Co? Czekaj, nóż. Jakiś pełny nóż, pusza kompozytowa, piekielnik. A co to jest za ten nóż? Sprzedaj go. Nóż do pracy polu, ten mi jest niepotrzebny. Co to jest?
Rządny przegląd, oferta ograniczona czasowa. A jak tutaj kupić ten? Dobra, okej. Mam najlepszy towar w tej dziurze. A nie, to gumę sprzedać. Nie, nie, dobra, dobra, okej. Okay. To już było wszystko. Naciśnij i naciśnij ranga. Co nacisnąć? No, na umiejętności i tam wejdź na rangę. Masz na maksa? Nie, ja nie mam na maksa. Tej rangi nie masz na maksa? Nie. No, a jaki masz? Czekaj, bo mam dwie rzeczy. 20, 14, 18 i 4. Zaraz zobaczę na streamie. Mechanik, może wytworzyć część do łazika poziomu drugiego. Ja ci powiem, co wziąć w tym mechaniku, żeby tamten... A ja już wziąłem. Mechanik poziom pierwszy. A to ja sobie to przeczytam, a sobie spokojnie. Ja tam jak tego, to ja będę pytał. Jak... Dobra, okej. Okay. Ja tutaj wiesz. A wejdź w rangę, bo ja patrzę na streamie teraz. No 20, 14, 18 i 4 mam. Nie, rangę. Obok umiejętności. No, to nie masz jeszcze stroju akolity. Aktualny poziom zaufania. Wierny. Jesteś jednym z wiernych, tak więc dzieci słońca będą cię traktować jak swojego. Nie, tu jeszcze trochę muszę mieć. To musimy ci naabić. No, ten z tym strojem to ja sobie polatam. Pokaż ten strój. O, zarąbisty. Dobra, no to teraz lecimy do tego, tam na dół. Nie, autka nasze są... Tu. Tam. Czy bram nie? Jedziemy! Wszystko staranuje. Synu, czy mógłbyś do mnie przyjść? Muszę z tobą porozmawiać o pewnej prywatnej sprawie. Ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Ale pewnie tak. Ja tu skrótami jeżdżę. Tu w prawo? Właśnie nie wiem, gdzie dokładnie. Tutaj kolor, tu gdzie ja jestem. No dobrze, dobrze, dobrze jest. Czy nie dobrze? Nie, tu gdzie ja jestem. Ale tutaj, ale tam nie mam żadnego zadania. Ja się tam nie zatrzymuję. No, ale i tak, ale jedziesz na ten, na tą kropeczkę, tak? Tak. No to... A. Czekaj, coś mam zepsute. No ja wiem jak jechać, spokojnie. To... Dobra. Ja taki ułomny nie jestem. Nie no, tylko dołem jej okazywało, że dołem trzeba jechać. Czekaj. Jak tutaj naprawić wszystko? Tam masz chyba pod F czy coś takiego. Tej części nie można naprawić. A, to czyli musisz wejść pod tą część, która jest zniszczona i zmienić ją na nową. Część układu hamulcowego. Dopalacz układu paliw. Miejsce na ulepszenie zderzaka. Teraz umiejętności, tak? Śrub nie mam, potrzebuję śrubek.
Ile? Mam 0. Minimum 4 potrzebuję. Czekaj, bo ja mam około 100, to ci dam trochę, a tak ci 20 dam. No dobra. Czekaj, gdzie tu jest ekwipunek? Śruby, śruby, śruby. Śrubeczki, pareozol. Śrubeczki. Pareozol. A nie, mam 87 śrub. A to z 10 mi daj. No, dzięki, dzięki. No właśnie, zatankować muszę. Dobra, wszystko zrobiłem na poziom drugi. No i gitara, teraz będziesz szybciej jeździł. O, teraz to takie naprawionym jadę. Poczekaj, czy my jedziemy dobrze? No dobrze, no tędy, patrz. Czy nie? A, bo są dwie misje. Ty zaznaczyłeś gdzie indziej i ja gdzie indziej. Dobra, bo ja patrzyłem na twoją. Wykopnij wasabi. Ale żeś teraz zrobił. Czekaj, może z drugiej strony, żebyś wyjedziesz. Czekaj. Dobra, po nim będzie, jedziemy twoim. Niestety. Nic z nim nie zrobisz. Nie, dobra. Później się go odzyska. Cicho. Coś. O. Jest, wyjechał. Naprawione. Czekaj, bo tu jest wyskocznia, tak? Żebym ja teraz się nie wrąbał. No bo ja za wolno pojechałem tam. Jedziemy! O ja to leży. No spadaj, rzesz. Ty co to? Dobra! Zostaw ich. No, kurde, to rozleżę. Ty, tu mają jakiś wykrzyknik. A mnie zabili. Zabili cię? No. Zdążę cię podnieść? 10 sekund, to nie wiem, czy zdążysz. Nie zdążę. A może tu jest taka ambona, to może zrobić. Nie zdążę, dobra. O nie, 2000 punktów przetrwania. To czekaj, ja tutaj wejdę do tego, to B będzie musieli pewnie nacisnąć. To się przeteleportujesz do mnie.
ja mam dosyć blisko, to ja zaraz napiję tego gościa. Karabiny wojskowe oczywiście, że zabiorę. Znaczy, ja skinie pod uschniętym drzewem. To nie on! Co by tu niby robił? Ale to naprawdę on! Crane! Pamiętasz mnie? Jestem Fatih! A ja Tolga! Jesteśmy na Ambonie! Widzisz nas? Wasabi, co ty zrobiłeś? To ty jakąś misję odpaliłeś? Jadę do ciebie. Znaczy, skinie pod uschniętym drzewem. Aha, bo ty znowu chciałeś, prawie przejechałeś. No, tam trzeba przepłynąć. Przejechałem koło misji, wiesz, i się odpaliła. Po co? Tutaj, teraz to robimy. Gdzie jesteś? Tu. Tu. Musimy do góry iść. O, znalazłem. I co, tutaj? Co mamy zrobić? Na ciaskinie pod uschniętym... Jakieś uschnięte drzewo gdzieś musi być. O nie, dziecko! Musimy to dziecko zabić. Bo ono się drze. Zabij! Tu kolos, patrz, tu masz wejście. Jazir, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale wątpię, żeby Sabit to przeżył. Co to? No to po sprawie. Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Czekaj, chyba coś słyszałem. Gorznik. Co tam się tak drze? Idziemy? Chcę. Ożesz w mordę. Co to? Lepiej nie mówić o tym Jazirowi. Żeby mnie nic nie złapało. Dobra. A! A to dalej się to drze. Gdzie? Już nie. A, teraz mamy wyjść stąd, mamy. Tak. A gdzie było to wyjście? Tu. To tutaj musisz użyć tego. Paku. O! Kurde. Ała. Tak, ty tam wlazłeś. Nie da rady, musimy inną stroną wyjść, wiesz? Jak już weszliśmy, ja padłem, leżę. No musieliśmy jakoś wtedy, jak zjechaliśmy.
A tu już, ale tu już nie ma wejścia, zasypane jest. Chodź, tędy wyjdziemy. Innym wyjściem wyjdziemy. Tą jaskinią wyjdziemy. Czekaj, żebym się nie zabił. Nie. A jakbyśmy tu wypłynęli, patrz. Bo tutaj jest do pływania. O. A no właśnie. Ja sobie powietrza złapię w razie czego. Dobra, i płyniemy dalej. Gdzie tu teraz? Chyba do przodu. Jak w deforeście prawie. W jaskinie. To już deforesta. Aha. Dobra, wyleźliśmy jakoś. Dobra, teraz gdzie? Co nam pokazuje teraz? Tutaj. Teraz działaj według wskazówek. I gdzie to mamy? Czyli musimy na samą górę wejść. No dawaj. Musimy iść gdzieś tutaj. No dobra. Tak, właśnie szukałem tego miejsca na mapie, a to się okazało, że tu gdzieś bliziutko. Co to? Już mamy tutaj szukać. Ale ta postać jakoś dziwnie zachowuje. Jakieś mam tutaj jakieś transy. Tutaj kolos, patrz. Tu jest wejście. Jakieś. A gdzie ty jesteś? Ja jestem, musisz tu wejść. Patrz, tu. O nie. Na dół? Tak. Dobrze, że spadłem na 2 HP tylko. Tam powyżej jest jaskinia. Tutaj. Tu. O, trzeba te dziecko zabić. O, w końcu się przestało drzeć. O. O, leworwer. Zanieś zioła się robi, dobra. Są zioła. Robiona misja. O kurde, kolos, noc. Noc? Tak. Możemy to tutaj zostać. Nie a boi... Auta mamy, a auta mamy daleko. Czy ja wiem, czy aż tak daleko mamy te auta? Musimy wejść tu. No nie no. Myślałem, że znowu się zabiję. Na górę. Patrz, co moja postać odwaliła. Moja tak samo. Byłem na górze. I się odbiła od ściany. Tak. Ja. Powiem ci, że ten DLC, ten dodatek taki spoko jest, tylko że za dużo jest tutaj jazdy tym autem, to jazda autem męczy i wydłuża strasznie to. Jest tym elementem wydłużającym. Elementem wydłużającym nie są te jakieś tam misje, czy jakieś inne rzeczy, które robisz. Po prostu tak wszystko to długo trwa, bo to samo jeżdżenie.
męczy i zajmuje naprawdę mega dużo czasu. Gdzie mamy auta? Mamy auta tam wyżej. A możemy tu się przespać? Nie możemy. Nie. No to pojedziemy auto do domku i się prześpimy. O, patrz to jak z daleka moje auto się świeci tam. To twoje auto? No. Niestety czasami kotwiczka nie działa. Kotwiczka w ziemię rzucić to mocno, ona działa. Ja się wyleczę. Teraz... kilometr mamy tam. Dobra, udało się. Dotarłem, Wasabi. A ty? Co? Dotarłem do tego. A, to ja muszę też tam podjechać. No B będziesz musiał nacisnąć, no nie, to skrót auta. Siemano, Grzegorzu. Gdzie ty jesteś? Tu. O, i ma... A czemu nie możemy spać? No ja właśnie nie wiem, gdzie tu jest miejsce do spania. Dzięki, dzięki za 5. Chyba nie ma. O, patrz, to są te. Patrz, kto tu stoi. O, chłopaki. A widzisz? Mówiłem, że to Crane. Jesteś pewien? Dziwnie wygląda. Zawsze wyglądał dziwnie. Crane, udało się nam. Polecieliśmy. Ale nie dzięki plecakowi. Znaleźliśmy zamiast tego samolot. W prawie dobrym stanie. Musiałem go tylko odrobinę poprawić. Ale pękła uszczelka. Cały olej wyciekł, silnik się zatarł. I musieliśmy skakać, ale pan Dal, nasz szef... Poleciał dalej na zachód. Crane, musisz go znaleźć. Czyli nagle zaczęliście się troszczyć o kogoś innego? Ochranisz nas, Crane. Poza tym Dal to miliarder. Będziemy obrzydliwie bogaci. No dobra, ale jak niby mam go znaleźć? To proste. Pan Dal ma w plecaku nadajnik. Takie nasze ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby chciał nas wydymać. Nikomu nie można ufać. Masz tu lokalizator. Im bliżej będziesz nadajnika, tym częściej będzie pikał. A jak już wrócisz, przerobimy lokalizator tak, żebyś mógł też szukać innych rzeczy. Tolga, objaśnij. Można tym cackiem zlokalizować wszystko, co ma w sobie chip. A obecnie wiele rzeczy ma, na przykład sprzęt wojskowy. Ale najpierw... Dal. Ruszaj, Crane! Uda ci się! Wierzymy w ciebie! Dobra, dobra, fajnie. Trzeba mówić patrz, takie tutaj rzeczy. Masz lokalizator. Co mamy? Na skrzyneczce leży lokalizator. Wziąłem go z tej skrzynki. Nie wiem, czy też go masz? No dobra, to czekaj, jeszcze jedna rzecz. O, ten... Odbierz punkty przetrwania. Odebrałem sobie punkty przetrwania, 3000. Dobra, czyli tutaj spanko jednak działało. Tylko nie chwilkę. Dobra, teraz tak. Tam mamy... Gdzie jest moje auto? A przywołałeś sobie? A może to przywołać? A, dobra. A to nie było spanie, to było przywołanie auta. Dobra. Wiesz co? Pojedziemy teraz jeszcze w jedno miejsce. Czekaj. Na to muszę wejść. Przywołanie auta jest tu chyba.
Ja wiem, już to przywołałem. Jeszcze to mieliśmy zrobić, łowcy skarbów. Ten pistolet komuś chyba tam miałeś oddać. Ale to później zrobimy, później oddamy. Teraz pojedziemy tu w prawo, widzisz, póki blisko jesteśmy. A, tu, dobra. Ej, a tam przed nami się świeci żur, czy nie? Ja ciebie nie słyszę. Tam przed nami jest żur, że się na czerwono świeci? A ja nie wiem, co to jest. Dawaj, podjedziemy. Nie. To nie był rzut. Na miłość Matki Boga Słońca! Zginę tu! Niech mi ktoś pomoże! Jestem na ampoli myśliwskiej! Tędy chyba przez wodę trzeba przejechać. Raz. To od razu wiesz, zrobimy to zadanie i wszystko później oddamy tamtemu, bo tu trzeba zrobić zadanie, oddać, zrobić zadanie, oddać, to... Czekaj, gdzie my jesteśmy? Jeszcze sporo drogi. Wybuchowiec sam był. Jednak dobrze jedziemy tą drogą. Wasabi, jak tu wszystkim przyjechał. Co ty robisz? No tutaj musimy. Tu chyba musimy. Coś. Na dole. Bo tu się świeci na żółto. Dobra, a to już tutaj, dobra, no to tutaj, no. Znajdź jaskinię pod latarnią jakąś. A jak chcesz haku używać na podłodze, to musisz popatrzeć się w dół i scrollem myszki. Tylko nieraz nie działa. O, tutaj działa. No, zobacz. Nie zadziałało. Się podnoszę. O nie, żygacz. Dobra, już go zabiłem. To tutaj? Nie, tam... Za bardzo... A nie, bo zeszliśmy tu i tutaj nie ma tego żółtego. To musimy chyba wejść tam na samą górę. Kurde, a byliśmy dobrze.
A znowu moja postać skacze? Nie. Postać zbugowana, już się podnoszę. I ona się sam odbija od ścian. Ja jesteś w kamieniach zbugowany. Dobra, chodź tędy może. Nie wiem. Uleczyłem cię. Dzięki, dzięki. O, tutaj będziemy mogli wejść normalnie chyba. Tak, tu normalnie wejdziemy. Patrz, znowu skaczę, znowu to zrobiłem. Ale nie straciłeś kopę. Nie. Tak szczerze powiem, średni jest ten DLC, średni jest ten dodatek, tak. Strasznie, strasznie taki powiem ci, strasznie męczący jest. Tamten był lepszy, nie? Tamten był lepszy, patrz. Postać do góry. Jesteś tam na górę w los. Ale zobacz, znowu... Dobra, może chodź, obiegniemy to dookoła. A, ty się zabiłeś. Zabiłem się, no bo postać spada. Powiem ci, ten strasznie, strasznie męczący jest ten. Gdzie cię wywaliło? O, już blisko jestem. Za minutę tam będę. O Jezus. Mogliśmy nie przeskakiwać tu. Teraz muszę wszystko dookoła ubiec. No w tym dodatku wiesz, ja co chwilę ginę albo baguję auto, tak? Albo nie mogę czegoś zrobić, a tak to... Tamtym to wszystko szło tak, no gładko, tak jakby można było powiedzieć. Ej, dobre, ja widzę latarnię, ale nie mogę tam dotrzeć do niej. Tutaj od boku. Ja tutaj po aucie jakimś tutaj skoczyłem. Od strony mostu. Odblokowano bezpieczną strefę? Chyba też się zabiję, bo będę długo do ciebie biegł. Ta, zrób. Wiesz co? Poczekaj. Ja cię przeteleportuję tutaj, bo tu trzeba z kimś pogadać. Czekaj. Dobra, zabiłem się. A, okej. Okay. Czterysta punktów tylko straciłem. O, chyba cię powinno mnie zrespić koło ciebie od razu. O. No i jest. Mamy pogadać? Nie, bo tu jest ten. Wyścigi. Aha. I na tych wyścigach to sobie właśnie nabijasz te punkty do autka. Tu gdzieś ta latarnia była, bo widziałem z dołu, jak biegłem. Auto? Amunicję do karabinu. Dziur. Nie, ja mam karabin policyjny tutaj. Auto, każdy ma inny lód. No dobra, i tutaj mamy zejść teraz na dół, gdzie ja idę. Co my tu mamy, całą wyspę, czy co? Tu na dół? Znajdź ukrytą jaskinię pod latarnią. No dobra, mamy tutaj latarnię, tak? Ja już zlazłem na dół. O, albo wrócę. Mamy jaskinię teraz, niby jakąś znaleźć. A tutaj... Tutaj jaskinia gdzieś będzie na dole. Tak, tu masz latarnię, nie? Tutaj, tą dużą. No wiem. To jest latarnia. I tutaj mamy jakieś żółte. Tu wchodzimy na ten żółty teren tutaj.
Czy musimy znaleźć jaskinię? Tutaj coś? Nie wiem. Dobra, moi kochani, ja bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Pamiętajcie o łapka w górę, subskrypcji, dzwonku powiadomień, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pajo!